Dorotałosiewicz, witam Państwa w studiu w Polsce.pl nadajemy na żywo. Dzisiaj moim gościem jest Marcin Wolski, szef TVP2, a do tego oczywiście pisarz, publicysta, satyryk, osoba wszystkim doskonale znana. Pokomentujemy dzisiaj wydarzenia ostatnich dni, szczególnie no ja chciałbym powiedzieć, że, że ważniejsze jest to drugie, co powiedziała pani, czyli, czyli pisarz, ponieważ pisarzem się jest, a dyrektorem się bywa, a poza tym wszystko się zgadza. Poza tym wszystko się zgadza, tak jest. Wczorajsze święto, wyjątkowe święto, czy na to święto jakoś wpłynęła atmosfera konfliktu, która w ostatnim czasie narastała między Mon a BB? To chyba to, chyba, te, chyba tego nie zauważyłem. Święto jest świętem radosnym i bardzo się cieszę, ponieważ my mieliśmy taką przewagę świąty nazwijmy, sobie, nazwijmy to martyrologicznych to jest święto radości to jest święto zwycięzca przy okazji jeszcze Dzień Matki Boskiej więc naprawdę a potem im dalej od Warszawy tym mniej konfliktów tym mniej mniej zadrażnień powiem szczerze, że wyjechanie na jakiś czas poza wielkie miasto jest bardzo krzepiące No właśnie a co, co, co poza wielkim miastem co tam co tam słychać co mówią ludzie jak widzą te polityczne konflikty jak widzą powierzę po pierwsze, mówię, są, powierzę ci ludzie, ludzie są generalnie życzliwi Ja na przykład nie spotkałem się jeżdżąc po Polsce jako turysta, spotkając się z ludźmi, którzy rozpoznają mnie z najmniejszymi jakimiś wyrazami dezaprobaty, które w Warszawie czasami się zdarzają. Natomiast no. wszędzie wręcz, no, nie będę się chwalił, każdy, bardzo, bardzo, bardzo przyjaźnie. A wracając, do, wracając do, do konfliktu. Ci ludzie, którzy są zakodowani, za ładne słowo, na konflikt dostrzegają go wszędzie. To jest tak jak z tymi pamiętnymi wczoraj słowami prezydenta Dudy, Jedni um, odczytali je jako pogłębienie konfliktu, a drudzy jako kompletne wygaszenie. Jedni jako manifest, manifestację, że nie będzie ma armii prywatnej, a drugi jako stwierdzenie, że jest jedno narodowe polskie wojsko. Dobrze, to skoro te słowa zostały wywołane, to w takim razie przypomnimy je państwu. Może ktoś wczoraj odpoczywał, nie śledził, co prezydent powiedział podczas obchodów święta Wojska Polskiego. Są różne koncepcje, różne wizje, ale jestem przekonany, że wszyscy politycy w Polsce rozumieją, że najważniejszą sprawą, jest dobro wspólne, a dobro wspólne to przede wszystkim Rzeczpospolita. To jest Armia Rzeczypospolitej Polskiej. To nie jest niczyja armia prywatna. To armia, którą powinniśmy wspólnie kształtować, to armia, która własną piersią broni Polski. Do kogo te słowa były skierowane i czy w ogóle do kogoś były skierowane, bo rzeczywiście interpretacji. Jeżeli się, jeżeli mamy się sporo. Przy, występuje publicznie, słowa są zawsze skierowane, to zwykle do paru kręgów. No, są skierowane po pierwsze do ogółu obywateli, po drugie, skierowane są do opozycji. Przyznam się, że jest to rzucanie grochu o ścianę ponieważ opozycja jest tak zafiksowana, że no, ja, ja sobie nie wyobrażam nie wyobrażam sytuacji, w której mogłaby swoją totalność złamać, to jest chyba nawet większe, większe zafiksowanie niż latem, latem roku 20 przed, przypomnijmy na, na krótko przed, przed bitwą warszawską jeszcze były pomysły, żeby zdymisjonować Piłsudskiego żeby pozbawić go dowództwa no i naprawdę naprawdę wyglądało to niewesoło, ale jednak w godzinie, w godzinie próby e, wszyscy stanie razem. Teraz nie wiem, czy gdyby taka sytuacja się zdarzyła, to interes partykularny, partyjny już powiedzmy sobie, e, ja się zawsze zastanawiam, ile proporcji w tym słynnym resecie e, Tuska po przejęciu władzy e, w 20 2007 roku było wynikiem jakiejś kalkulacji, recytu ogólnoświatowego, a, a, a ile po prostu zrobienie na złość PiSowi, ponieważ PiS nie miał najlepszych stosunków z Putinem, to by będziemy mieli świetne. Więc nie wiem, ale, ale podejrzewam, że ten pierwiastek emocjonalny, a zarazem irracjonalny odegrał swoją rolę, więc, więc nie wiem, o na ile to mogło być adresowane do opozycji. No dobrze, czyli mogło to być adresowane do opozycji, a czy mogło to być adresowane do szefa MON? Bo z kolei opozycja nie bez zadowolenia mówiła wczoraj o szpilach wbijanych przez prezydenta szefowi MON w tym wystąpieniu. Każdy odczytuje to, co chce. Ja uważam, że interesem, interesem zarówno prezydenta, jak i, pre, jak i szefa monu, jak i premiera, jak i Jarosława Kaczyńskiego jest jedność, ponieważ e, dobra zmiana jest tylko dlatego możliwa, że e, szeroko pojęty obóz prawicy się zjednoczył, poszedł wspólnie, e, uwzględniając, uwzględniając e, również preferencje i nastroje ludzi. Przecież wysunięcie Dudy czy e, później Beaty Szydło, a nie lansowanie Naturalnego kandydata, czyli Jarosława Kaczyńskiego, było wspaniałym posunięciem, jednak dowodem pewnej pewnej i zarazem taktyki, ale i skromności naszego naczelnika państwa. No po prostu są ludzie, którzy, którzy nie wyobrażam sobie, że, że zdecydowaliby się na taki ruch. Pytanie, czy ten obóz, obóz nie zaczyna pękać, czy nie pękł, albo czy nie jest tak, że opozycja chciałaby, żeby pękł? No bo ostatnio na przykład. No, chciałaby to na pewno. Ostatnio mogliśmy, to... mogliśmy na przykład przeczytać, że za panem prezydentem stoi w jeden z tytułów, tak napisał. Czy to nie jest zbyt daleko nie no, idące to są, oskarżenie To są po pierwsze, po pierwsze oczywiście, oczywiście bzdury, ale wynikają one z dość trzeźwej kalkulacji. Po tych dwóch, dwóch latach rządu wiadomo już, że opozycja jako opozycja nie jest w stanie niczego zdziałać. Wszystkie mm -hmm. próby, ulica, jest zagranica, wszystko to spełzło na niczym, a nawet jak się coś połowicznie udawało, to w zasadzie bez, bez większej roli opozycji, bo te dwa największe protesty, czyli Czarny protest i e, ostatni, był w mniejszym stopniu e, dziełem partii opozycyjnych, ile tych inicjatyw oddolnych, być może z pewnym zewnętrznym zasilaniem. Więc... Opozycja zrozumiała, że nie da rady i jedyną nadzieją jest podział obozu władzy. No więc jeżeli pojawia się coś, co można uznać za rysę, no to należy pracować, żeby te rysy pogłębić. Ludzie są ludźmi. Czasami brakuje silnych nerwów, a polityka jest zajęciem dla ludzi o silnych nerwach. Emocje grają, grają swoją rolę. Każde centrum, duży, mały pałac, mały pałac ma swoje zaplecze polityczne, ma swoje gabinety, ma swoje, które coś robić muszą. działają ludzkie emocje, nie zawsze, nie zawsze sympatyczne i coś w rodzaju konfliktu wisi w powietrzu ponadto wczoraj użyłem tego w telewizji jest coś takiego co ja nazywam przekleństwem Kłaśniewskiego konstytucja konstytucja. konstytucja która nie określa jasno spraw gdyby konstytucja nasza była wzorowana na konstytucji amerykańskiej to wiadomo, że nad wszystkim panuje prezydent może jednego dnia wyrzucić swoich ministrów żeby było jasne prezydent jest jednocześnie premierem. Ale we Francji nie jest premierem, ale premier jest de facto u tego prezydenta chłopcem na posyłki, i prezydent niezależnie nawet od większości parlamentarnej może robić różne rzeczy, a nawet rozwiązać parlament. Albo mamy drugą opcję, czyli mamy kanclerza. A prezydent jest od przecinania wstąp, wstęg, przywinania orderów, czyli, czyli wzór niemiecki lub włoski. Myśmy sobie zafundowali prezydenta o nieprawdopodobnie silnym mandacie, bo pochodzącym z wyborów, a jednocześnie przy bardzo ograniczonych kompetencjach. No nawet święci, gdyby byli obsadzani w tej roli, są skazani na konflikt. I proszę zwrócić uwagę, w zasadzie poza. Komorowskim, ale który był, jakby go nie było, to wszystkie, wszystkie duety i skrzyły w mniejszym lub większym stopniu. No tak, sposób. prezydent Komorowski miał raz, jasno rozpisaną rolę. Ta, Donald Tusk mu zapisał. I, i miał się. być strażnikiem Żerandola i zdaje że się, że się, się, się tego trzymał troszeczkę na to się gubić w końcówce, może dlatego, że zabrakło Tusk'a po prostu i nie miał, nie miał tego swojego przewodnika, którego, go prowadził. Ale generalnie, rzecz biorąc, proszę zwrócić uwagę, wszystkie te pary poczynały. od poczynając na co dwa że miały jeszcze inną konstytucję, w jaki sposób, nawet jeżeli powiedzmy sobie, wywodziły się no z, jednej, z jednej grupy jak Miller i Kwasiewski byli by skazani na konflikt. dopóki my tego i tutaj nie można się przychylić do pomysłów kukiza dopóki nie powiemy jednoznacznie. Ja oczywiście jestem zwolennikiem modelu amerykańskiego bądź francuskiego. Silny prezydent, bez, absolutnie, absolutnie, bezwzględnie, ponieważ, zwłaszcza jeżeli jest wybierany przez rodaków, yy, yy, wszelkie koalicje narodowi zawsze pa, pachną jakimś szwindlem. Jedna osoba, jedna odpowiedzialność. No tak, prezydent zap zaproponował tę dyskusję nad konstytucją. Tym, co, coś na kształt referendum konstytucyjnego. Pytanie tylko, czy prezydent będzie miał taki sam pomysł na konstytucję, jak większość rządząca, bo być może prezydent będzie chciał wzmocnienia swojej pozycji, znaczy pozycji prezydenta, tak. no a rząd będzie chciał Ale wie pani, ale jest jeszcze takie coś, coś takiego, co się nazywa My Naród. I ale prostu, My Naród dostanie pytania konkretne. No i, pytań, i, pytań, i, pytania, i, 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 i pytania, jeżeli nawet będzie koncepcja rządu i koncepcja prezydenta rozbieżna, to My Naród powie, e, którą. E, Którą, którą bramkę wybiera, którą bramkę wybiera, tak. Konstytucja to jest jedna kwestia, druga kwestia to jest, to są jednak charaktery. rzeczywiście konstytucja i to jak zapisuje kompetencje mm -hmm. i szefa moni i prezydenta. Jeśli są silne charaktery, to po prostu potęguje ten konflikt. Oczywiście, to, oczywiście że charaktery bo, mogą spowodować, że nawet, że nawet w systemie e, absolutnie prezydenckim e, e, czwartorzędny minister ma taki wpływ, a jeszcze przypadkiem jest piękna kobietą dla tegoż prezydenta, że on działa tak, jak on chce, ale to, to już są szczegóły. E, sytuacja musi być jasna. Kiedy jest, istnieje spór, musimy wiedzieć, kto e, w jaką rolę odgrywa. I to jest, to, i to jest po prostu bardzo, bardzo jasne. A czego się możemy spodziewać? Po ustawach, które ma przygotować pan prezydent, jeśli chodzi o Sąd Najwyższy. I KRS, jakieś pomysły, w którą stronę Pan prezydent pójdzie. Znaczy, w którą stronę pójdzie w tą samą stronę, no bo, 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 bo to nakazuje logika e, i sytuacja. Sądzę, że one będą po prostu lekko zmiękczone, nie będzie, nie będzie pewnych pewnych elementów, nie, e, które zaniepokoi prezydenta, ale nie tylko prezydenta. Ja powiem o jednym elemencie, który mnie niepokoi. Poza, ty, poza tymi elementami prawa działającego wstecz. No to są p, e, pewne fundamenty prawa rzymskiego, moim zdaniem, powinny być przestrzegane z jednego prostego powodu, że. Należy, kiedy się dokonuje zmiana, nawet rewolucji, mieć pewną wyobraźnię, nie należy tworzyć narzędzi bardzo użytecznych, które mogą stać się piekielnie niebezpieczne, kiedy dostaną się w ręce przeciwnika. Bo jeżeli powiedzmy sobie, u, 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 sprowadzimy instrumenty y, pozwalające na, na bardzo łatwo y, na zmianę, zmianę sędziów y, 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 tak dalej, może się zdarzyć, że w którymś momencie, nie mówię, że akurat na rzecz Platformy, bo sądzę, że ta nie dojdzie do władzy nigdy, ale obecny obóz straci władzę, dojdą do głosu przeciwnicy i wtedy rzeczywiście może być bardzo przykro. Ja przypomnę, że największym błędem Robespiera było to, że w którymś momencie pozbawił swoich przeciwników prawa do obrony. Błyskawiczny sąd, żadnego odwołania, egzekucja. No jak to, jak to sam działa, sam się mu bardzo szybko w termidorze Przekonać, więc po prostu Czyli należy to było słuszne sądzę że tak sądzę, że nie e, so, e, e, tam nie poz, jeszcze jeden był, był błąd e, mianowicie, że zostało to dość szybko przeprowadzone mm -hmm. jednak naprawdę e, ja pamiętam kongres kongres PiSu sam na nim byłem e, kiedy e, projekty ziobry zostały wyartykułowane i przez dwa lata nie wiadomo gdzie było przecież przez dwa lata mogła trwać na ten temat dyskusja i, i, I padłyby wszystkie argumenty, przeciwnicy by się wypalili i przyjęcie tego byłoby czymś normalnym. Żeby było jasne, jestem absolutnie za zmianą obecnego status quo, ale zmiany można robić z większą lub mniejszą ostrożnością. Sądzę, że działania prezydenta przyczynią się do tego, że będziemy mieli taki wymiar sprawiedliwości, na jaki zasługujemy. Dyrektor TVP 2 dużo współpracuje z artystami, może więc dyrektor będzie w stanie wytłumaczyć, czemu artyści tak bardzo nie lubią Polaków? Ostatnio Jacek poniedziałek na przykład napisał na swoim Facebooku 40% narodzie rozpłyn się i przepadni, jesteś za kałą świata. Co takiego ten 40% naród zrobił artystą, że tak. Nie, nie wiem, lubią? co że naród zrobił, ale nawet gdyby ten naród był 20%, to należy mu się szacunek. I po prostu po prostu no, nie wyobrażam sobie, ponieważ, ponieważ to jest. To jest. Y, bardzo często pod naszym y, adresem padają określenia faszyści i tak dalej, Ale przecież to jest kliniczny faszyzm. To jest odczłowieczenie jakiegoś segmentu społeczeństwa. Nie wszystkim ludziom, nawet jeżeli są niesłuszni, gorzej wykształceni, mniej majętni, należy się szacunek, więc to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa y, ja.. Y, Zachowania moich kolegów, bo w większości to są moi koledzy, znajomi przez wiele lat współpracownicy, nie rozumiem. Ponieważ sytuacja jest dosyć jasna i ja, na przykład, może, można powiedzieć, absolutnie rozumiem dzieci, rodziny, yy, yy, nie wiem, aferzystów z Warszawy, od kamienic, yy, ludzi, którzy darabiali się na Wacie. To jest pewna ilość ludzi, byłych ubeków. Rzeczywiście oni i yy, ich yy, najbliżsi. Mogą być niezadowoleni. Mogą być niezadowoleni i ich świętym prawem jest demonstrować. Natomiast co takiego się Nie chcę mówić nazwisk. Dzieje poszczególnym artystom, którzy opływają jak, jak pączki w maśle. Co więcej, akurat władza platformy, platformy nie rozpieszczała. Do tej pory nie, nie został skasowany, wprowadzony przez platformę uzysk, który straszliwie robię po kieszeni. Skąd? I to wszystko ma jeszcze taki, taki charakterowczego pędu. Wiesz? To nie są wyartykułowane, określone pytania, że to jest złe, to jest. Nie, to jest wszystko złe, odrażające, wstrętne. A jeżeli artysta decyduje się na współpracę lub zachowuje choćby neutralną pozycję do, wobec reżimu, jest poddany niesamowitemu hejtowi. No ja mogę przytoczyć no właśnie, to, co się przydarzyło na, co przydarzyło na przykład aktorom, którzy zagrali w mojej szopce. Mhm. Oczywiście e, szopka się mogła nie podobać, mogła być uznana przez niektórych nies, niesłuszna. Ja osobiście uważam, że była to na, najlepsza moja szopka, jaką zrobiłem, a zrobiłem ich, ich e, kilkadziesiąt, licząc, licząc, licząc radę, ale to jest prawo. Natomiast to, co spotkało szczególnie tych młodych aktorów... A co ich spotkało? No, ostraty środowiskowe, poniewieranie przez rozmaity, 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 rozmaite pudelki. E, ja powiem bliższa sprawa. W tej chwili... Wśród naszych pomysłów ramówkowych jest sitkom, czy raczej film satyryczny pod wspólnym niebem. I naprawdę nie mieliśmy trudności z obsadzeniem aktorami starszymi i średniego pokolenia. Natomiast młode dziewczyny były poddawane tak niebywałemu hejtowi, że dopiero przy którymś tam podejściu udało się obsadzić. Zresztą akurat chyba jest najlepsza w tej chwili obsada, ale to było tak, że dziewczyny przychodziły pełne entuzjazmu, uczyły się roli, przechodziły ciężko przez casting, po czym wracały do domu i następnego dnia e, zapłakane dzwoniły, że im zakazano Nie brania w tym dziale, i... mimo że jest program parytetowy. Obie strony, a w ogóle jest, w ogóle jest komedią, dziejącą się dziejącą się w realiach jednego, jednego loftu, który zamieszkują dwie rodziny. W dodatku odwołuje się do archetypu Roma i Julii, czyli gdzieś na końcu podejrzewamy, że miłość zwycięży w tym, w tym konflikcie. A mimo to rzeczywiście ogromne trudności. No nie będę przywoływał sprawy, sprawy Opola. Do tej pory nie wiadomo, co było tą pierwotną. Kulą śnieżną. No ale ja słyszałam, że przy okazji opola było tak, że agenci gwiazd po prostu siedzieli, dzwonili jeden do drugiego i nakręcali tę spiralę. Czy wy już się wycofaliście? Czy wy już się wycofaliście? No bo wypadało się wycofać w pewnym momencie. Ale, ale dlaczego wypadało? Dlaczego ja to pytam? Ja, ja tego nie ja mówię, nie jestem w stanie zrozumieć. Przecież artysta ma służyć yy, społeczeństwu, ma służyć swojej publiczności. Yy, artysta, że zacytuję, że za Dejmka, fragment jest od, od Chce grać tylko dla części publiczności. Tak, bo ja rozumiem, bo, bo, bo przecież, przepraszam bardzo, gdybyśmy przyjęli te kryteria, to kto grałby gestapowców, diabłów? No to cofamy się, cofamy się mniej więcej do e, czasów baroku, kiedy pierwszy raz teatr przyjechał do Polski, e, to tłum wdarł się na scenę i zabił aktora grającego diabła. I, I powiedzmy, kiedy, kiedy mój przyjaciel Maria Lopania od, odmówił grania Kaczyńskiego w filmie Lecha Kaczyńskiego w Spirol o Smoleńsku, no zdumiewające. No przecież na, na miłość Boską on mógł być, jak się okazało, nie był akurat przedziwikiem Lecha, ale mógł się nie zgadzać z poglądami. Ale przepraszam, kiedy, kiedy Bista genialnie grał Hitler w jakimś spektaklu, czy on był, czy on był nazistą? No przecież rozgraniczymy te sprawy. A wszystko wygląda na to, że są rzeczy słuszne i rzeczy niesłuszne, i ten konflikt ciągle się e, pogłębia. Nie wiem, jak on się skończy. Liczę, że się skończy, ale to jeszcze potrwa. Rozmawiamy w drugiej połowie sierpnia, więc w zasadzie. W jak najbardziej na miejscu będzie zapytanie o jesienną ramówkę już tak na koniec Jakie nowości w dwójce czy ten sitcom pod wspólnym niebem to już na tak, jesieni to będzie, róża, róża. Powiem tak powiem, po raz pierwszy bo już jest rok jak jak, jestem w tej dwójce, zbliżamy się do naszych do naszych marzeń do naszych do naszych, usiłowań bo to jest wielkie wielkie przedsięwzięcie telewizja to jest Transatlantyk nie wszystko można zrobić od razu więc, więc ona już jest zbliżona przy wszystkich trudnościach finansowych, oczywiście, które, na które cierpi na moja firma, zbliżona do ideału. No, po pierwsze będą dwa, dwa nowe seriale. Będą kontynuowane wszystkie uspokajam, nie ma żadnych problemów. Będą kontynuowane wszystkie ukochane, dwójkowe seriale, jak Miłość, Barwy Szczęścia i tak dalej dalej. Wszystko będzie. Do tego dochodzi. Bardzo atrakcyjnie zapowiadający się serial Kryminalny Miasto Skarbów. Byłem na planie zdjęciowym, no naprawdę pięknie kobiety, e, wspaniali, wspaniale grani, e, mordercy, więc e, będzie to dużo, będzie, będzie, będzie dużo zabawa, A przy okazji to jest serial rozgrywający się w środowisku handlarzy i fałszerzy dzieł sztuki, więc dodatkowo jeszcze pewien, pewien walor edukacyjny to będzie miało. Drugi to jest właśnie sitcom, sitcom czyli Rome, Romea i Julia w warunkach RP17 e, i to przywracamy przywracamy kultowy teleturnik koło Fortuny mm -hmm. i przez przez chcemy przez zwykłe dni tygodnia żeby to żeby to szło codziennie No będzie będzie, pani będzie. Magda również wystąpi nie, no, pani Magda nie wystąpi w tej chwili na nie pamiętam ale niedawno mi, spo... niedawna, niedawna mi z Polski gra rolę pani Magdy przecież jest to rola bardziej rozbudowana trudniejsza Wyglądałem, wygląda, wygląda, wygląda to smart. Czy No Różne takie będą takie programy, jak lubiane, jak właśnie, jak Bake Off. Będziemy kontynuowali pierwszą randkę Voice of Poland. Być może w jesienią wejdzie Voice of Kids. Natomiast mogę jeszcze zdradzić, w naszych najgłę, naj, naj, tak troszkę dalszych przygotowaniach jest na przykład projekt serialu o Agnieszce Osiedzkiej, mm. który, jeżeli się uda nam Realizować no byłby takim moim osobistym powodem do dumy. A publicystyka w dwójce jakaś będzie? Yy, Cójka jest kobietą. Tośmy sobie powiedzieli, że, idzie dwójka, że dwójka, że, dwóch, że dwóch, tak. eee, Raczej publicystyka większości, większości eee, przenosi się do info, która rzeczywiście jest najszybciej rozwijającą się, e, ponieważ oboje tam e, mamy swoje audycje, więc, więc możemy to chyba zareklamować, ale to jest najszybciej rozwijający się w tej chwili e, segment telewizji i e, rzeczywiście kto szuka publicystyki, to ją tam znajdzie e, w, e, w info. Natomiast oczywiście będziemy kontynuowali, e, bo to jest, jest bardzo bardzo w dwójce ważna i lubiana rzecz ekspres reporterów filmy dokumentalne to ma ogromną oglądalność często wygrywa z serialami lub z takimi zwykłymi pojedynczymi filmami więc więc nad tym pracujemy jest sporo sporo nowych nowych filmów Czyli rzeczywiście nowych bogata oferta dla telewidzów bogata. dziękuję serdecznie zobaczymy zapraszamy 24 będzie będzie ramówkowe spotkanie zobaczymy nowe twarze, nowych bohaterów, nowych Dziękuję autorów. Dziękuję serdecznie, naszym gościem był Marcin Wolski, szef TVP2, pisarz, Dziękuję. publicysta, satyryk. A już za chwilkę zapraszam państwa na przegląd prasy. Do zobaczenia.